Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże biskupie Adamie, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, który jest światłością oświecającą każdego z nas i naszym życiem. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tego miejsca w Domu Matki. Zawsze jest odpowiedni czas i miejsce na to, żeby spotkać się z Bogiem, który jest i który jest miłością, miłością miłosierną. Ale zwłaszcza czas Wielkiego Postu, a w nim przeżywany nadzwyczajny rok miłosierdzia, jest rodzajem drogi prowadzącej nas poprzez przemianę serca do rozpoznawania w Chrystusie naszego Boga i Pana, i uznania Go osobiście jedynym odkupicielem człowieka i świata. I ta osobista decyzja opowiedzenia się po stronie Zbawiciela jest treścią i sensem życia wspólnoty Kościoła. Winno nam leżeć na sercu to, aby nikt nie zgubił się na drogach życia, nie został w tyle i nie czuł się obcym w tajemnicy Kościoła. Muszę w tym miejscu dać świadectwo, że kiedy w lecie 1973 roku byłem w Krościenku nad Dunajcem, uczestnikiem rekolekcji oazowych dla kleryków wyższych seminariów duchownych, byliśmy wdzięczni Bogu za ojca założyciela, profesora księdza Franciszka Brawnickiego, że mogliśmy dotknąć na nowo tajemnicy własnego chrztu i potwierdzić swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Z notatek, które zachowały się przez te 40 przeszło lat, byłem zaledwie wtedy po drugim roku, zachowały się do dzisiaj. Odczytam dwa zdania. Kościół to nie zewnętrzna, instytucjonalna obudowa. To nawet nie doktryna. To, co istotne, to osobisty związek, więź z Chrystusem, a następnie horyzont drogi ku drugiemu człowiekowi. Albowiem Bóg, stwarzając nas dla nas samych, jak określa Sobór Watykański II w Gaudium et Spes, zadał nam odnalezienie siebie nie inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Dziś dopowiadam słowa ojca założyciela, na którego Kościół wskazuje jako sługę Bożego, z jego notatki z 25 lipca 1985 roku oraz z jego testamentu. Oddałem Panu swoje życie za Kościół i jego odnowę w Europie. Gdyby Pan pozwoliłby mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, abym skuteczniej i owocniej ukazywał w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła, sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności z Chrystusem w Duchu Świętym wszystkich ludzi. Drodzy bracia i siostry, przeżywając już trzecią niedzielę Wielkiego Postu, przybliżającą nas do głębi tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa i Kościoła i stając wobec różnych wyzwań, zarówno osobistych, jak i społecznych, słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa z Ewangelii świętego Łukasza. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Kontekst owych ofiar przez żołnierzy Piłata i zawalenie się wieży, to się dzieje na co dzień. Kiedy trwają wojny hybrydowe i inne. Mówiąc inaczej,
na prawdę o nas samych, wpatrując się w krzyż Chrystusa, nigdy nie jest za późno. Dzisiaj trzeba nam to usłyszeć na nowo. Nigdy nie jest za późno o prawdę, zarówno osobistą, społeczną, kościelną, narodową. To wezwanie jest do nas zaadresowane, abyśmy się uczyli rozpoznawać wezwania i ostrzeżenia Chrystusa. Do nawrócenia w wydarzeniach codziennego życia, bo jutro może już być za późno. I tutaj nie chodzi o lęk. Tutaj chodzi właśnie o zawierzenie się Bogu, Bogatemu w miłosierdzie, w codzienności życia. To, co dziś się nazywa. Trzeba nam, jak mówił ojciec święty Franciszek, codziennie odczuć dotyk czułości Ojca. Ale trzeba jednocześnie powiedzieć, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. W drugim czytaniu świętego Pawła z listu do Koryntian spotykamy swoisty przegląd łask, jakich lud wybrany doznawał na pustyni. Apostoł narodów mówi bardzo wyraźnie, że stare wydarzenia opisane w Biblii nie są reliktami z przeszłości, aby je umieścić w jakimś muzeum religioznawczym, ale mają nam posłużyć jako przykład. Ostrzeżenie jest poważne. Rzeczywiście przypomina, że wszyscy nasi przodkowie byli pod opieką opatrzności Bożej. Że wszyscy nasi przodkowie przeszli przez Morze Czerwone. Że wszyscy byli objęci obłokiem i zostali ochrzczeni w imię Chrystusa. Już nie mówisz, że wszyscy spożywali chleb z nieba i pili wodę z duchowej skały, którą jest Chrystus. Przypominamy to w kontekście 1050-lecia chrztu. Żebyśmy się nie wstydzili wobec narodów Europy i świata. Na podobieństwo pytania, które Jan Paweł II skierował do Francuzów. Francjo, co zrobiłaś w tajemnicy własnego chrztu? Wszyscy przeszli. A jednak, tak jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, większość z nich nie osiągnęła obiecanego celu wędrówki. Bo okazali się być nierozpoznający czasu Bożego nawiedzenia, gdyż okazali się być niewdzięczni za to, co Bóg czynił z nimi, dając im wolność. A oni tęsknią za sposobem życia w niewoli, w Egipcie. Kochani moi, zbyt dużo jest odniesień. Czy my też tęsknimy za chlebem i igrzyskami? Jako ochłapami dzisiejszej Europy, a jednocześnie będziemy przykrywać zagrożenie idące z krzywdy i niesprawiedliwości wojen i uchodźców? Otrzymawszy więcej łask, wysłużony przez Chrystusa, wspólnota Kościoła i powszechnego i Kościoła na naszej ziemi musi być czujna, aby nie zejść na manowce jakiegoś samozabezpieczenia przez programy ideologiczne, polityczne, społeczne. Komu zdaje się, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie powinniśmy karmić się złudzeniami, myśląc, że mamy wszystko zagwarantowane.
czujność i otwartość na łaskę, której Bóg udziela, a jednocześnie gotowość do nawrócenia i przemiany życia już dzisiaj i od dzisiaj, to stałe zadanie Wielkiego Postu. Ale jest to zadanie tym bardziej zobowiązujące wobec Światowych Dni Młodzieży. Drodzy bracia i siostry, światło tekstów Nowego Testamentu idące od Chrystusa i Jego apostoła podprowadziło nas do opisu gorącego krzewu i wybrania Mojżesza, aby przekazał ludowi imię Boga, który jest i który jest życiem i zbawieniem. W kontekście dzisiejszych tekstów oznacza to, że owe ostrzeżenia skierowane do ludzi w niczym nie podważają wierności Boga wobec ludzi. Przymioty Boże są nieskończone, zarówno w tajemnicy miłości miłosiernej, mądrości, ale i sprawiedliwości. A jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, objawia sobą i swoim dziełem miłosierdzie Boże nad światem i każdym człowiekiem. Zakończmy nasze rozważanie tekstem sługi Bożego Ojca Franciszka. Nasze życie musimy przeżywać w odniesieniu do Chrystusa, naszego Pana. Nie możemy żyć tak, jak gdybyśmy sami byli panami swego życia. Jak gdybyśmy nie musieli zdać rachunku z tego, co czynimy. Nie lękamy się, bo wiemy, komu zawierzyliśmy. I wiemy, jaka jest miłość Boga, która przygotowała dla nas wspaniały plan. I ostatni promień, idący od Maryi, naszej niepokalanej Matki Kościoła, przywoływanej tutaj w tytule przedziwnej pomocy i obronie oraz wszechmocy błagającej. Tej daty i tego promieniowania nie możemy zapomnieć. Dzień 11 czerwca 1973 roku w Krościenie. To jest z jednej strony powrót do tajemnicy chrztu, ale już dzisiaj święty nasz rodak Jan Paweł II dokonał wówczas aktu zawierzenia ruchu światła życia niepokalanego. To zawierzenie musi trwać, tak jak trwa nasze pielgrzymowanie tutaj na to miejsce. Musi być ciągle aktualizowana, zarówno w pojedynczym sercu, jak i we wspólnocie Kościoła. Niech trwa. Amen.